Cóż ci, Jezu, damy za twych łask strumienie? Serca ci składamy, korne dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam poprzez wieczny czas. Króluj Jezu nam. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam poprzez wieczny czas. Króluj Jezu nam. Serca Twego ranie, o serc naszych królu, pokój i byt trwanie, ukojenie w bólu. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam poprzez wieczny czas. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku Systemu Miłości, gdzie naszym szefem jest Bóg, Jego dzieci, czyli Jezus, Maryja, Ojciec Pio, Święty Franciszek z Asyżu, no i my tutaj w kosmosie, oddzieleni od prawdziwego, oryginalnego nieba. Tutaj niestety nieba nie ma i nigdy nie było, jak Ojciec Pio nam mówił. Ale ważne, że dążymy do wyzwolenia, że staramy się iść tą drogą, aby zbawić siebie. Nie ciało. Ciała nie zbawimy. Ciało umrze i nie ma żadnego zmartwychwstania ciała. Ojciec Pio już za życia był zmartwychwstały i korzystał z tego ciała duchowego. Jezus to samo bilokował jeszcze za życia, ale o tym już nie piszą, bo wycięli jego dużo tekstów, które mówił. Większość, w zasadzie te zasadnicze teksty, jakie Jezus mówił o kosmosie, o życiu, o miłości, to nie ma. W Ewangeliach tylko takie zostały zapiski i to prawie 100 lat po nim to zrobiono. Więc widzicie, jak to wszystko można zmanipulować. Fula Horak, zresztą do której jeździłem, Ojciec Pio nas wysyłał do niej. To mu się mówiło między innymi o Nowym Testamencie, że to jest już taki archaizm, że powinno się już coś innego napisać. Więc ja tylko przypominam o tej starej, nowej wiedzy, że życie polega tutaj na tym, żeby się zbawić. Nie ma innego celu. Żeby osiągnąć wieczność. A jak będziemy tylko starali się nie pamiętać o Bogu, o niebie oryginalnym, no to będziemy tutaj się wałęsać, jak Lech Wałęsa, który obalił rząd Olszewskiego. Niedługo będzie czwarty, więc pójdą na manifest z Tuskiem, będą bić się w piersi, bo chyba taki mają cel, że przeproszą społeczeństwo Polskę, przeproszą za to, że obalili rząd Olszewskiego i zmarnowaliśmy dziesiątki lat. I mam nadzieję, że ten pochód, jaki będzie, to właśnie w tym celu. No ale nie sądzę, żeby się aż tak głęboko nawrócili. Raczej to będzie pochód inny. To, co jest, taka jest rzeczywistość. Wyszliśmy z nieba i mamy swój pochód przez kosmos. Fałszywy, niedobry. W ogóle tego nie powinno być. Ten kosmos jest nieudany, niepotrzebny. Bóg go nie planował. To zrobiły jego dzieci, czyli my. Jego ręce, ręce Boga. Jakby. Tak samo jest z Polską. Są dusze, które czują ducha, czują prawdę, czują miłość. PiS właśnie taki jest, suwerenna Polska. Również Kukiz 15 i tam niektórzy, jeszcze parę posłów by było dobrych, no ale to niestety. A ta druga strona to zupełnie idzie tak jak to, co mówiłem przedtem, że wyszliśmy z nieba i idziemy drogą zła, czyli w kosmos.
Tak samo lewica i te wszystkie inne partie liberalno-komunistyczne idą tą złą drogą. Chcą obalić święty PiS. Niektórzy tam piszą takie memy straszne na temat PiSu, bo właśnie mają zarysowane dusze. One nie wiedzą, czego chcą, nie rozumieją życia, sensu życia, po co to jest. PiS trzyma z Bogiem, trzyma z Kościołem i chwała mu za to, bo jakby odpuścił, to by się stali tak, jak stał się Stalin, Hitler, jego następcy różni, Mao Tse-tung, a teraz próbuje to robić w Polsce, delegowany przez Niemcy i Unię Europejską, Donald Tusk. No to mam nadzieję, że przy tym pochodzie pójdzie i będzie mówił i przepraszał Polaków za to, że obalił ten rząd, który już by dawno prześwietlił, zerwał stosunki z ludźmi złymi, którzy usiedlili Polskę. Zerwalibyśmy już z komuną dawno, a tak to ona znowu wróciła i jest źle. Na mało tego, ona jeszcze się zainstalowała w Unii Europejskiej. Więc ojciec Pio kiedyś mówił zresztą, że Unia się rozleci, bo nie wytrzyma finansowo. No i dobrze, będzie inna Unia. Unia systemu miłości, wszystkich państw, całych wszystkich narodów. System miłości narodów. To będzie Unia prawdziwa kiedyś. Na razie musimy o tym dopiero mówić spokojnie i przedstawiać, prześwietlać rzeczywistość, bo tak łatwo ulec manipulacjom i cała lewica, całe to PO, to właśnie zmanipulowało społeczeństwo i manipuluje dalej, kłamią na okrągło. Bo chcą władzy tylko i dojścia do koryta tak zwanego. Mamy świetny rząd, świetny PiS, wszystko robią jak trzeba, starają się o Polskę i jeszcze im źle. I tak jest połowa Polski prawie, że zmanipulowana przez Tuska i jego podobnych ludzi. Aniołów oczywiście, aniołów, bo wszyscy są aniołami. Muszą zrozumieć cel i sens życia. Ja o nim właśnie wam mówię. W systemie miłości, w perspektywie, w wizji duchowej ekonomii, duchowego postępu, gdzie jest harmonia i oczywisty cel przed nami, bo najważniejszy jest cel, czyli życie wieczne. A w tym świecie, nawet w Polsce, gdzie będzie iskra, idzie iskra z Polski, też nie ma życia wiecznego. Nigdzie nie ma. Ojciec Pio mówi, że wszyscy, którzy się narodzili, muszą umrzeć, a życie jest tylko tam, gdzie jest woda. Woda jest w całym kosmosie, tworzona w mgławicach, przenoszona przez meteoryty, przez kamyczki, przez różne ziarna, oblepione wodą zamarzniętej, przenoszone w różne rejony kosmosu. Nawet Słońce składa się z wody, tak naprawdę. Powstało dzięki wodzie. Kto ma dzisiaj urodziny, imieniny, to wszystkiego najlepszego, abyśmy szli tą drogą. Życie jest piękne, ale też mi ojciec powiedział odnośnie tej wody, że nawet gdybyś miał w głowie w samą wodę, to i tak byś myślał. No bo woda jest dobrym przenośnikiem. Pomódlmy się o nawrócenie ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez ideologie liberalne. No to są ofiary po prostu skrzywdzone. Oni nie wiedzą, że są skrzywdzeni. Im się wydaje, że wszystko jest pięknie. Nie jest pięknie. Jest źle. Bardzo źle. Bo dlatego, że nie zbawiają się i muszą rodzić się znowu. Ponownie. Tu na Ziemi albo w innej galaktyce lub przy innej gwieździe naszego układu naszej galaktyki, właśnie naszej Drogi Mlecznej, bo tutaj przy Układzie Słonecznym, jak już mówiłem, jest tylko życie tutaj i na jednym z Jowiszów, co ja mówię, na jednym z księżyców Jowisza. To on mi ojciec Pio tak powiedział. Często to powtarzam, żebyśmy sobie przypomnieli, gdzie jesteśmy i gdzie jest życie i dlaczego jest tu życie.
okazuje się, że właśnie, bo jest film na Astronarium, często oglądam te filmy, tam są naprawdę bardzo dobre filmy, polskie Astronarium, powołują się na różne badania i okazuje się, że woda na naszej planecie głównie jest pod płaszczem i skorupy ziemskiej. I dzięki wulkanom, które wystrzeliwują, parują, ogromne ilości pary wydobywają z podziemi, ona się skrapla, powstają chmury, pada deszcz i powstaje w ten sposób morze i jest dużo wody. Więc woda na początku, kiedyś tam meteoryty uderzały takie z wodą i to powbijały się do środka i tam jest właśnie ta woda. Co już inne podejście zupełnie do tego, co kiedyś mówiono. Takie są wyliczenia naukowe, badania naukowe. Więc nauka jest potrzebna. Ojciec mówił, popiera naukę, więc ja też bardzo lubię naukę. Różne takie odkrycia, bo to powoduje, że możemy podziwiać tych aniołów, którzy tworzyli ten kosmos, tworzyli kwiatki, róże piękne, różne rzeczy, artyści, biolodzy i inni ludzie, którzy genetyką się właśnie zajmują, stworzyli takie piękne, ale jednocześnie iluzoryczne, bo to wszystko jest ładne, jest coś z nieba, ale nie jest wieczne. I tu jest właśnie cały pies pogrzebany. Dlatego trzeba to zrozumieć i uwolnić się od tego życia niewiecznego. A tylko uwalniamy się poprzez wiedzę, miłość, przebaczenie, dobroć, przez łagodność i patrzenie w stronę wieczności, w stronę Boga, bo tam jest nasz dom. Tutaj nie jest nasz dom. Miał być nasz dom, ale nie wyszło. Wszystkie domy na tym świecie się rozwalają wcześniej czy później. Nawet pałac Putina kiedyś przecież też runie. Zniszczy się. Sama przyroda go zniszczy. Bunkry Putina, gdzie on tam siedzi i płacze, bo musi strzelać do ludzi, zabijać ludzi, to też te bunkry kiedyś przecież się zapadną. Wystarczy jedno małe trzęsienie i bunkier na pół i wyjdzie Putin biedny w majtkach na wierzch i będzie błagał o litość. Do świętego Michała się pomodlimy. Wszystkie nasze sprawy wkładamy do koszyczka Ojca Pio. Nasze problemy, nasze zdrowotne problemy, nasze stosunki rodzinne, różne sprawy związane z pracą, z finansami, żeby nam się dobrze układało, żeby wszyscy mieli jakiś mały, dobry byt. Żeby każdemu starczało na jedzenie, na rozrywkę również, bo bez rozrywki zapadamy w histerię i zapadamy w różne stany depresyjne, więc wszystko jest potrzebne. Nadmierna praca powoduje depresję, bo o niczym już taki system właśnie, jaki jest teraz, to jest system katorżniczy, który zabija duszę ludzką, bo od rana do wieczora musisz pracować i nie rozwijasz się duchowo. Pracujesz tylko dla materii. No to co to jest? Żeby tylko przez chwilę pożyć do emerytury, przejdziesz na emeryturę i zaraz umierasz i niewiele zyskałeś. I rodzina wszystko po tobie i tak zabierze. A rodzina potem ma znowu to samo, identycznie będzie. Więc taki kołowrót. Więc prosimy Ojca Pio, żeby zamienił nasze cierpienie. Wkładamy do koszyczka cierpienie, radości, wszystko, żeby komuś dał w prezencie, żeby mógł zostać oświecony i uzdrowiony. Jak oni to robią, to już jest prawo Ojca Pio. On tylko prosił, żeby polecać jemu sprawy nasze, więc polecamy. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Przeczytam wam wiersz mój. Nawrócenie. Widzisz, jak trudne jest życie. Życie niższe, jeszcze trudniejsze. Każda chwila niewyjawiona,
związana z możliwością i Chrystusem. Streszczają się wizje i wszystko, co moralne, myśli, jak ograniczyć widzialne wybory zła. Nie trzeba się lękać, a prawo własności tekstów życia, przywództwo należy dać godności wyobraźni najwyższej, która związana jest z duszą historii. Byłby to akt podstawowych stwierdzeń i zamiarów nawrócenia. Jeszcze jeden wiersz wam przeczytam. Tych wierszy ponad 300 napisałem. Jeszcze rymowanki tam zostały, to też wam kiedyś będę czytał. Parę odnalazłem. To jeszcze w latach 80. pisałem. Wody mądrości, no więc następny wiersz. Szybko się rozkrzewiły wody mądrości i uczyniona została prawica rozsądku. Dziś ssie mleczny horyzont pokoju każdy, kto twarz namaścił sobie miłością. Nie musi odtąd szukać umiłowanej duszy, by ukryć się w jej sercu. Objęci jesteśmy spiętrzoną nawałnicą wszechmożliwości, a utracona tęsknota nabiera słodyczy, gdziekolwiek jesteśmy. Dalej można wzrastać wewnątrz, opływać iskrami pieszczot, świat szeptów wieczornych, rodzynek leśnych, wzmacnia uśmiechy pisane melodią. Lewica tkliwości pod nogami, prawica istotę całą obejmuje rozkoszą i miłość nasza jest nasza, a my jej. Nieoddzielone jest ciepło od prawdy, oparcia tutaj są ze złota, siedzenia wyścielone kwiatami i aksamitem. Jak ukoronowana jest miłość Twoja, Panie, jak słodka Twa mądrość. Teraz jakieś króciutkie rozważanie. Krótkie myśli z drugiego tomu. Na ziemi liczy się cierpienie i przyjemność. Jedno i drugie ma moc zbawiania. Ale najbardziej liczy się dobre życie w wierze i miłości. Póki żyjemy tu, niejawnie, pełnia będzie dopiero w kosmosie boskim, czyli w niebie. Miłość i szacunek do innych czynią nas wolnymi i szlachetnymi. Wiedza, informacja, naukowość to nie wszystko, jeśli chodzi o człowieka. Osoba ludzka składa się oprócz pamięci, myśli, również z serca, które potrzebuje miłości, szacunku, delikatności i wolności wyboru. Wyboru do dobra, a nie do zła, bo możemy wybierać i zło. I to jest właśnie błąd, bo lewactwo całe kłamie i wybiera zło i idzie złą drogą, więc ta ich wolność ogranicza naszą wolność. Wolność zła zawsze jest zła. To nawet święty Paweł o tym mówił, że nie wszystko, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc ideologie marksistowskie, jakie są teraz po lewicy, w PO, no to właśnie ograniczają prawdziwą wolność. Wolność, którą nam dał Bóg na ziemi i w niebie oczywiście. Jeszcze raz, jeszcze jedno rozważanie. Człowiek, który kocha i jest kochany, który szanuje i jest szanowany, nigdy nie wsiądzie do samochodu pod wpływem alkoholu. Nie będzie za szybko jeździł, nie nakrzyczy na drugiego, nie będzie narzekał, powściągnie swoją dumę i wścibskość. Wścibstwo. Sędzia okaże serce oskarżonemu, kibic nie rzuci się na swoich przeciwników. Człowiek dobrze wychowany i nauczony pozytywnych nawyków nie będzie zazdrościł, pogardzał, a raczej będzie się starał każdego zrozumieć i usprawiedliwić.
przebaczyć usterki czyjegoś charakteru. I nie jest za bardzo wymagający. O tym wymaganiu ojciec Pio mi mówił. Na przykład kobieta, gdy jest zbyt wymagająca życiowo, nigdy nie znajdzie partnera. I odwrotnie. Tu jest tylko ziemia, a nie niebo. Ojciec Pio właśnie mi tam taki przykład, bo pytałem o jedną osobę, bo też chciała wyjść za mąż. No, szukała już wykształcona i fakultety porobiła, rusycologię skończyła i uczyła. No i pytałem o nią, to ojciec mówił, że ma za duże wymagania. Więc troszkę spuśćmy z tonu, bo tutaj nie można za dużo wymagać. W innych sprawach też mi ojciec mówił, że za dużo się wymaga. My nie jesteśmy ideałami, nie jesteśmy robotami. Od robota takiego ze sztuczną inteligencją to można wymagać. Jego można bić batem i on nie czuje tego. Natomiast człowiek jest istotą żywą, ma duszę, ma świadomość, uczucia, które potrafią boleć. I jak ktoś będzie za dużo wymagał, to możesz się załamać. Mobbing, jak ci wprowadzą, to też się możesz załamać. Komputer i tam taki robot ze sztuczną inteligencją, co jemu to wszystko jest obojętne. Czy kogoś, komuś nogę podłoży, czy nagada ci, tak program utworzą, żeby ci nagadał, czy cokolwiek zrobi ci, czy ci rękę wyrwie, no to jemu to jest obojętne. Niekiedy tak ludzie się robią takimi robotami też. W cudzysłowie oczywiście. Zbrodniarzy, mordercy, właśnie teraz Putin taki się robotem zrobił, zabija jak maszynka. To jest taka sztuczna inteligencja. On już jest wyhodowany na sztucznej inteligencji, na egoistycznej sztucznej inteligencji. Pół Moskwy jest i oligarchowie tam, wszyscy, dziennikarze. U nas na lewicy to samo jest przecież. To jest sztuczna inteligencja pyszna, która powoduje raka w społeczeństwie. A żeby go uzdrowić, to trzeba szerzyć system miłości. I wtedy oni też na tym skorzystają, bo zrozumieją życie i pójdą w stronę Boga, w stronę wieczności, a nie w stronę łudy, władzy i pieniędzy na tym świecie. I za tą władzą się biją, wojny wywołują, imperia tworzą, geopolitykę tworzą sztuczną inteligencją swoją własną, pyszną. To tyle, nakrzyczałem dzisiaj trochę. Mam nadzieję, że komputer też wytrzymał to, co mówię i się nagrało. Dobra, to trzymajcie się systemu miłości i pa, pa.